Kamuflaż Tiger Strip, który w tej chwili mam na sobie, pochodzi w prostej linii od francuskiego kamuflażu Lizard vel Leopard. Francuzi oprócz wojny kolonialnej do Indochin w latach 50. XX wieku przywieźli również właśnie ten kamuflaż. Kiedy wyjeżdżali, Wietnamczycy pozwolili go sobie zaanektować na swoje potrzeby, a kiedy w latach 60. pojawili się tam Amerykanie, pozwolili sobie również skorzystać z tego kamuflażu. Ten kamuflaż nigdy nie był oficjalnym kamuflażem Armii Stanów Zjednoczonych, ale doradcy, którzy wspomagali armię Wietnamu Południowego w walce z Północnym, pozwolili sobie skorzystać z tych mundurów, nosząc swoje własne insygnia jednostek, z których pochodzą. Oprócz doradców, Amerykanie również wyposażali swoje jednostki specjalne, swoich rangersów, zielone berety w ten mundur. Myślę, że najbardziej znanym filmem z tego okresu, gdzie możemy zobaczyć zielone berety odziane właśnie w ten mundur, no to są właśnie zielone berety z Johnem Wayne'em. Wraz z zakończeniem wojny w Wietnamie nie zakończyła się historia kamuflażu Tiger Strip. Używają go lub używają nadal armię Gujany, armię Wietnamu, armię Ekwadoru. Jak dobrze pamiętam, oczywiście w swoich własnych modyfikacjach. Grzesiu Przątka, który jest byłym legionistą i przechodził szkolenie w Gujanie, też na którymś zdjęciu pojawił się właśnie w mundurze Tiger Strip. Kamuflaż ten w latach 90. zajumali Rosjanie na swoje potrzeby i przydzielili jednostkom specjalnym. Kamuflaż ten nie zniknął absolutnie z rynku do dnia dzisiejszego. W 2004 roku próbowali zaanektować go na swoje potrzeby Amerykanie. Nazywał się on wtedy Blue Tiger Strip i miał być przeznaczony dla marynarki, ale tak jak wszedł do użycia, tak z tego użycia wyszedł. Bardziej skutecznie udało im się ten mundur wdrożyć do sił powietrznych Stanów Zjednoczonych i pod nazwą Digital Tiger Strip myślę, że żołnierze sił powietrznych użytkują go do dnia dzisiejszego. Jedynym znanym mi użytkownikiem spodni w takim kamuflażu jest Cobra. Jeżeli chodzi o rynek cywilny, to w Polsce ten kamuflaż od kilku lat, czy też kilka lat temu wprowadził Helikontex. Nie będę ukrywał, że widziałem kilka reklam, gdzie próbowali na siłę udowodnić, że jest to jeden z najlepszych kamuflaży i wszyscy muszą go mieć. Dla mnie osobiście nie jest on absolutnie kamuflażem niezbędnym. Cały ten secik Tiger Stripowy, który mam na sobie, mogę zaprezentować Wam dzięki uprzejmości i pomocy firmy Army World. A? Melduję, że to jest właśnie Moro, czyli WZ-68 łamane przez Mono.